Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Organizacja produkcji gastronomicznej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zakłady gastronomiczne prowadzą działalność produkcyjną. Dział produkcyjny wchodzi w skład zaplecza gospodarczego. Stanowisko pracy to część powierzchni produkcyjnej wyposażona w urządzenia, narzędzia i warunki wytwórcze obsługiwane przez jednego lub więcej pracowników. Bezpieczeństwo zdrowotne produkowanej żywności wiąże się z zapewnieniem higieny produkcji, pomieszczeń oraz urządzeń i sprzętu, a także z właściwym przeprowadzeniem procesów mycia i dezynfekcji. Etapy produkcji należy przeprowadzać na wydzielonych, oznakowanych stanowiskach pracy i przy użyciu wydzielonego sprzętu. Przed przystąpieniem do pracy należy prawidłowo przygotować stanowisko pracy. Przed osobą pracującą powinno znajdować się właściwe pole pracy, a nad nim przygotowane narzędzia pracy ułożone w kolejności, w jakiej będą używane. Po stronie lewej gromadzi się surowce potrzebne do produkcji potrawy, a po prawej układa się gotowe wyroby. Praca odbywa się od strony lewej do prawej. Odwrotny kierunek należy zachować podczas zmywania naczyń. Stanowisko pracy powinno być dostosowane do przebiegu ruchów oraz wzrostu pracownika. Ramię i przedramię pracownika powinno pracować pod kątem 90 stopni i większym. Stanowisko winno być odpowiednio oświetlone. Światło powinno padać z lewej strony lub z tyłu. Procesy produkcyjne brudne muszą być prowadzone w innych pomieszczeniach niż procesy czyste. Co obejmuje sfera produkcji czysta, a co brudna? Celem organizacji pracy jest dążenie do stworzenia warunków pozwalających przy jak najmniejszym nakładzie pracy, bez marnotrawienia surowców, materiałów i środków produkcji, na osiągnięcie jak największej wydajności, zwiększenia asortymentu wytwarzanych potraw i polepszenia ich jakości. Prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy w znacznym stopniu wpływa na wyniki działalności zakładu. Co jeszcze warunkuje dobrą organizację pracy? Dokładne zaplanowanie codziennych prac produkcyjnych, wyposażenie zakładu w odpowiednie narzędzia pracy, właściwe wyposażenie stanowiska pracy w narzędzia, dostosowanie stanowiska pracy do przebiegu ruchów i wzrostu pracownika, odpowiednie oświetlenie stanowiska, zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych, ochrona przed hałasem. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.